Maciej i Agnieszka. Czołem, witajcie. Cześć. 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 Możemy zaczynać? Jasne. Zaczynamy. Odpalamy zegar. 90 sekund. Czas. Start. Szanowni Państwo, trawniki nie służą ani nam, ani przyrodzie. Musimy je ciągle podlewać, kosić, nawozić. W samych tylko Stanach Zjednoczonych 10% zanieczyszczenia powietrza pochodzi z koszenia trawników. A tymczasem w Polsce 40 tysięcy osób rocznie ginie z powodu smogu. Czy nie wkurza Was hałas kosiarki o 6 rano? Mnie wkurzał. I dlatego moim rozwiązaniem jest zamienienie wszystkich trawników na łąki kwietne. I to nie takie zwykłe łąki kwietne. W tej niepozornej fiolce znajdują się nasiona kwiatów, specjalnie wyselekcjonowane tak, aby jak najlepiej wyłapywały pyły pochodzące z powietrza. Podczas naszych 3-letnich badań wybraliśmy rośliny, które mają lepkie i szorstkie liście. Działają na smog jak lep. Z takiej fiolki możecie wysiać 8 donic, które znajdują się tutaj, lub 3 metry kwadratowe łąki przed swoim blokiem, w swoim ogródku, czy nawet przy drodze. To jest rozwiązanie proste, naturalne, tanie, nie wymaga dużo opieki, nie wymaga dużego podlewania, jednego koszenia tylko w roku. No i teraz, proszę Państwa, wszystko jest w Waszych rękach. Teraz to Wy powinniście wysiać własne łąki i cieszyć się nimi na własnym balkonie, bo taka łąka jest w stanie przefiltrować tyle pyłu, co dostojne 5-letnie drzewo. Wielkie brawa! Jezu, Maciek, dobrze było. Dzięki.